numer 30 z Górnikiem Łęczna. Oni mieli swoje sytuacje, nie wykorzystali ich w drugiej połowie. Pierwsza, którą mieli, wykorzystali i to was obudziło w tym spotkaniu. No tak, rzeczywiście. Myślę, że druga połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Drużyny przeciwne już wiedzą, że potrafimy grać w piłkę i że ostatnie mecze były dobre w naszym wykonaniu. Będzie nam się już coraz ciężej grało, więc generalnie to już jest taki sygnał, że te mecze u nas będą coraz to trudniejsze, bo drużynom, które tu przyjeżdżają, remis absolutnie wystarczy i są z niego zadowolone, dlatego tak trudno nam się dzisiaj grało i rzeczywiście przy naszym stylu grania Łęczna stworzyła sobie parę dobrych sytuacji, z których mogła strzelić bramkę, ale na tym futbol polega, że trzeba być cierpliwym i dzisiaj to my byliśmy cierpliwi i udało nam się to spotkanie wygrać. Oddając mi jeszcze to jedno dobre słowo, to rzeczywiście trochę was chyba zaskoczyli w Żywoli, bo tych sytuacji mieli dużo. Część z nich była po jakichś błędach waszych, chociażby Piotrka Celemana, natomiast grali odważnie, to trzeba im po prostu oddać. Tak, oczywiście. Uważam, że rozegrali naprawdę przyzwoite spotkanie i rzeczywiście na pewno jeszcze nie jednej drużynie napsują krwi. Jedno mogę powiedzieć, że my mamy taki styl grania, który powoduje, że drużyny przeciwne stwarzają sobie te sytuacje. Gramy po prostu na ryzyku i to się podoba kibicom i nam przede wszystkim jako piłkarzom, więc generalnie mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś u góry będzie nad nami czuwał i to ryzyko się będzie opłaciło. To, co najbardziej chyba dzisiaj kibicom podobało, to tak jak potrafiliście odpowiedzieć na cios, który dostaliście. Nie dość, że od razu, to jeszcze po tym, jak wyrównaliście, to szliście dalej do przodu zdecydowanie, bardzo zdecydowanie. No tak, rzeczywiście myślę, że panowie się zgodzicie, jeżeli powiem, że byliśmy drużyną, która chciała wygrać to spotkanie bardziej, że widać było, że ten remis bardziej jest dla nas niekorzystny niż dla Łęcznej i rzeczywiście zostało to docenione w postaci bramki i szacunek dla naszej drużyny, dla chłopaków, że naprawdę gdzieś tam nie spuściliśmy głowy, a kibice byli cierpliwi, więc generalnie ta cierpliwość z trybą się przełożyła na cierpliwość naszą. No i mamy wspólny sukces. Ja chciałbym jeszcze wrócić do pierwszej, później do drugiej bramki. Pierwsza bramka, miałaś piłkę na prawej nodze, Brusek zbił na słupek, tam duże zamieszanie, czy się Bystrowski się odnalazł, jak to wyglądało z boiska? No rzeczywiście, dobra piłka była od Dudu bodajże, albo od Roberta. Teraz nie jestem pewien, który z nich, ale widać było, że Patryk na nas jej nie złapie. Był akurat na mojej stronie, widziałem, że już jest taki kozioł, generalnie chciałem zamknąć na tą moją prawą nogę. Nie odkryję Ameryki, jakbym uderzył i w trybuny, to pewnie by nikogo to nie zaskoczyło, ale generalnie dobrze ją trafiłem i rzeczywiście o mały włosam bym strzelił bramkę, ale bramkarz super się zachował, sparowałem na słupek, ale już później gonił chroniowo. Ostry jest zawsze w ostatnich meczach tam, gdzie trzeba. No właśnie, ta druga bramka, bo później bramkarz Łęczny to bronił bardzo dobrze. Kilka sytuacji wyjął takich, które miał prawo puścić. Natomiast źle się zachował w ostatniej sytuacji, bo wyszedł do tej piłki i widać było, że nie ma kontroli nad nią, że jej nie złapie, tylko ją zbił, potrafił się to wykorzystać. No właśnie, jeszcze byś tą bramkę opisał. No tak, rzeczywiście, kiedy już ją zbił i kiedy ona leciała do mnie, to wiedziałem, że muszę ją przyjąć na pewno. Od razu wiedziałem, że muszę ją przyjąć, bo nie była wygodna za bardzo, więc generalnie pierwsze to było założenie przyjąć na lewą nogę, na dominującą, no a później uderzyć w światło bramki. To był taki cel. Więc jak ona leciała i już widziałem, że bramkarz stoi na tej bramce i już tak patrzy na tą piłkę, to generalnie myślałem, że ją obroni, ale jak już wpadła, no to już chyba widzieliście. No tak, jak wpadła i zacząłeś biec, to martwiliśmy się tylko, że już przypadkiem gniazdowego nie strącić, czy coś wyhamować. Generalnie pierwszą myśl miałem, żeby lecieć do ławki. Później sobie uświadomiłem, że ta radość by była zbyt krótka i bym się nie nacieszył tą bramką tak bardzo, więc postanowiłem wydłużyć swój odcinek. To był szybszy bieg niż kiedyś. Wtedy byłem w drugą stronę, tylko nie pamiętam z kim. Zabrzeł. Z Górnikiem Zabrzeł, tak? Było, tak. Bo bramkę strzeliłem właśnie na tamtą. Na tamtą. Myślę, że teraz jest, bo chudszy jestem, więc generalnie chyba teraz szybciej biegam. Ostatnie pytanie o Patryka Mraza. No, jak prowadził 1-0, pewnie był bliski tego, żeby się dzisiaj cieszyć, natomiast ostatecznie to Śląsk się cieszy. Patryk nas tutaj przegrywa. Mieliście okazję trochę porozmawiać, czy nie było jeszcze czasu na to? Nie mieliśmy okazji jeszcze, bo zawsze każdy ma swoje rytuały jakieś przed meczem, ale generalnie na obozie przed sezonem graliśmy ze sobą sparingi, wtedy mieliśmy więcej czasu do porozmawiania. No generalnie Patryk to bardzo dobry zawodnik i dzisiaj było widać, że był też w zespole swoim wyróżniającą się postacią i generalnie
generalnie bardzo trudno było go powstrzymać z tej lewej strony, ale tak jak mówię, no tak jest futbol. No, ktoś a zaskoczyła musi, to... was mecz choćby w porównaniu z tym sparingiem? Nie, bardzo podobnie grali jak w sparingu, bardzo. Byliśmy przygotowani i powiem szczerze, że odprawa, którą mieliśmy po meczu z Łęczną, sparingowym meczu, bardzo była podobna do odprawy przedmeczowej. Więc generalnie trenerzy się jednym zawodnikiem pomylili, jeśli chodzi o skład, plus jeśli chodzi o ich styl grania, absolutnie wiedzieliśmy o tym, że tak będą grali. Ale my mamy też swój styl i bardziej się jakby koncentrujemy na naszym niż na przeciwniku, co powoduje, że wiedzieliśmy o tym, że będą kontratakować i rzeczywiście stwarzali sobie tę sytuację i trzeba o tym głośno powiedzieć.